Ja chciałem wam pokazać ostatnie czynności serwisowe, jakie mam do wykonania w moim motocyklu, czyli wymiana filtra powietrza i wymiana płynu chłodzącego. Zabrałem się do nagrywania tego materiału miesiąc temu, lecz niestety sfejlowałem. Stała się rzecz bardzo, że tak powiem, jak to bardzo przykra. Wyrobiły mi się te śrubeczki, moi drodzy, śrubeczki, zatrzaski. O, teraz widzicie, mam taki specjalny przyrząd do wykręcania. Widzę, że to już schodzi ładnie. O, nawet wyciągnąłem to bez żadnego problemu. Cholera, ale poszło ładnie. Więc za pierwszym razem nie poszła mi ta sztuka zbyt dobrze. Wyrobiły mi się te gwinty w tych zatrzaskach. Musiałem zakupić w ASO dwie sztuki nowe. Dałem 23 zł w sumie za to z przesyłką, także dosyć droga impreza. O co chodzi? W GSR-ach właśnie pokażę wam wcześniej na filmiku, co się stanęło. Ano stanęło się to, że właśnie wyrobiły mi się te gwinciki. Widzicie, jakie są wyjechane. Naprawdę nie użyłem tego dużej siły, żeby to wykręcić za pomocą śrubokręta krzyżakowego, ale się wyrobiły i dalsze, że tak powiem, dalsze wykręcanie mi się nie powiodło i musiałem czekać ponad miesiąc na te nowe zapinki. Ale już doszły do mnie i mam. I mam nadzieję, że te się tak łatwo nie wyrobią i będzie wszystko spoko. Tu będziemy spuszczali płyn chłodzący, tu jest jakaś trytytka. Widzę, że ona jest na... Wystarczy wbić tutaj śrubokręt i to się poluzuje elegancko. Odkręcimy to. Przy okazji wyczyszczę to moto, bo troszeczkę mi się zabrudziło. Tutaj widzę, że jakiś kapaniec napędu. Nadmiar smaru. Jeszcze obczyszczę sobie tutaj wszystko, bo widzę, że jest bardzo brudne i brzydko mi to wygląda, jak widzicie. No i jeszcze to przy okazji, jak już jest na stojaku, to obsmaruję sobie ten łańcuszek. No i dobra, lecimy. Trzeba zdjąć te boczki, siedzenie i będziemy cisnęli z tematem. Płyn chłodzący kupiłem taki, trochę żałuję. Patrzyłem na temperaturę wrzenia, żeby była wysoka, ale budzik nie pokazuje więcej niż 80 stopni, jak jeżdżę. Myślę, że troszeczkę przesadziłem z tym płynem, mogłem kupić sobie Prestona, który jest wieczny. No ale zobaczymy, no i niestety, żeby wymienić płyn chłodzący. O, tutaj macie, widzicie zbiorniczek. Też muszę podnieść zbiornik do góry, także to się, o, ale zakurzone. Wszystko się za jednym razem zrobi, także ciśniemy z tym tematem. Troszeczkę będzie mi ciężko to nagrywać, bo mam kamerę w jednej ręce. No ale zobaczymy, jak to będzie, jak to w montażu poleci. Zapraszam do oglądania. I lecimy z drugą śrubeliną. Kurde, no mówię wam, że jak to się stanęło, to już chyba tak łatwo nie pójdzie. Tam jedną ręką właściwie to sobie zrobiłem i był git majonez. To już tak fajnie nie jest. O, muszę mieć dwie ręce, bo inaczej to nie da rady. Dobra, chyba jeszcze zobaczymy wtedy, jak będzie zbiornik podniesiony do góry. O ile się nic więcej nie wyrąbię. Drugą francą już tak łatwo nie idzie. Naprawdę człowiek, który wymyślił tą spinkę, chyba powinien zastanowić się nad swoim patentem. Mimo że no, kręci się to wokół własnej osi, to się nie wykręca. Teraz mi to ciężko zrobić z wyczuciem, bo trzymam kamerę. Także będę musiał jeszcze troszeczkę się pogrzebać z tym. Dziura rozwalona. Jak stara ręka podgasana. Jestem dalej z tym koksem. Moi drodzy, nie myślcie sobie, że od razu robota była przeze mnie spierdolona, bo za mocno włożyłem tutaj ten krzyżaczek. Nie, nie, nie. Zrobiłem to naprawdę bardzo delikatnie. I to przy użyciu niedużej siły się po prostu wyrobiło. Przed chwilą skończyłem drugą śrubkę, bo nie nagrywałem tego, bo z tą drugą, jak widzicie, nie poszło tak łatwo jak z tą pierwszą, którą udało mi się nawet zrobić na materiale. I o co chodzi?
ja wam powiem co ja, bo ja zawsze, jak zawsze zaczynam coś robić, mam zamiar coś zrobić, to sprawdzam tematy w internecie, co ludzie pisali. I ludzie pisali właśnie, że w GSR-ze mają problem z tymi zatrzaskami, bo one się wyrabiają wokół siebie. Był fachowiec, który mówi, że trzeba to delikatnie, nie na siłę odkręcać, bo jak przyłożymy siłę do tego, to się nie będzie nam odkręcało, tylko no nie będzie się nam odkręcało. I robiłem to bez siły i nie zadziałało. Po prostu nie wiem, czy to jest jakaś wada, czy to jest po prostu zmęczenie materiału, że te śruby są takie stare. Więc jak to zrobić? Pierwsza metoda, którą wyczytałem właśnie, że krzyżaka wbijamy w tutaj, wbijamy, no nie wbijamy, tylko po prostu delikatnie odkręcamy i ta zawleczka się odkręca. Druga metoda, podważamy, wkładamy jakiś sznurek i pociągamy lekko do góry, wiecie, tutaj owijamy między tutaj, jak to jest wkręcone na całą jakby długość. Jak jest wkręcone, po prostu zatrzaśnięte, to tu między te szczeliny rzekomo mamy zmieścić jakąś żyłkę czy coś takiego, żeby to po prostu podnieść trochę do góry. No powodzenia życzę. Wydaje mi się, że po prostu robota jest spierdolona już na samym wstępie, że po prostu te zatrzaski, te spinki są troszeczkę źle wymyślone. To jest spierdolona robota. No nie wiem, znaczy no może jakby to by było nowsze, to by lepiej to działało. Zobaczymy jak będzie z nowymi. Czy będą się tak łatwo wykręcać, czy też będą sprawiały problemy. No niestety druga musiałaby zostać przeze mnie rozwiercona. No nic, na szczęście się udała ta nierówna walka i efekt jest taki, że stacyjka jest już uwolniona. I jedziemy dalej z tym tematem. Mam nadzieję, że to była jedyna trudność, która mnie dzisiaj napotka i w ogóle. A i tu mam takie wykrętaki, widzicie, trochę zużyte, bo to w ogóle dziadostwo jakieś kupiłem za parę złotych. I widzicie, tym pierwszym wykrętakiem dobrze weszło, bo troszeczkę wkręciłem, bo to jest lewy gwint. I podniosłem do góry faktycznie i to zaczęło się lekko, łatwo i przyjemnie wykręcać. No dobra, na pewno ludzie będą wchodzić, żeby zobaczyć właśnie jak odkręcić tą spinkę na tym filmiku. Taki właśnie tytulik zrobię, jak odkręcić spinkę w GSR-ze chyba, bo naprawdę ja poległem na tym. Lecimy dalej. No z boczkami, ze siedzeniem nie było żadnego problemu. Trzeba uważać tylko na te wciski, bo tu są takie gumki, widzicie, i trzeba po prostu to z wyczuciem wyciągać, żeby nie łamać jakiegoś, nie daj Boże, plastiku, bo wtedy jest lipa. No i tyle. Teraz kierunkowskazy odkręcimy. Tu widzę, że jest klucz imbus i chyba tyle na tym temacie. To już odleciało. Hej, hej. No, gitara. Lecimy dalej z tym koksem. No tu jeszcze mamy odsłoniłem troszeczkę tą stacyjkę, tu mamy jeszcze cztery śruby, które trzeba przypuszczalnie odkręcić, bo na nich się trzymają jeszcze te plasticzki. Mam nadzieję, że później jakoś to złożę, ale trzeba uważać, żeby nie lakieru sobie nie załatwić. A tak to jest, jak jedną ręką się nagrywa, a drugą się coś robi, ale nie, na szczęście poszło wszystko wyśmienicie, lecimy dalej z tym koksem. I tak wygląda, moi drodzy, podniesiony zbiornik. Tak to wygląda od spodu. Rama jest salutka. O, tam jest pstryczek, gdzie się zbierał, ma olej zbierać inne śmieci, ale widzę, że jest czyściutko, chociaż nie, coś tam jest. Zaraz to zdejmę i wyczyszczę przy okazji. Jest szansa, żeby dobrze wszystko doczyścić. No i co, filterek, zaraz puszczamy płyn, kurde, tylko że właśnie będzie problem. Będę musiał później odpalić furę, żeby... Nie, chociaż motocykla chyba się nie odpowietrza. Wleję tyle płynu, ile powinno być i powinno wystarczyć. Albo z odpaleniem będzie problem, bo tu jest antena. I jak przekręcę sam kluczyk, to prawdopodobnie nie odpali. Dobra, jadę dalej z tym koksem. Moi drodzy, 11 śrubelinek odkręconych. Tutaj po boku, jedna jest po środku, w tamtym miejscu. Ja wiem, że tu jest taki, zobaczcie, taki pałąk. Nie musicie sobie improwizować, używać jakiegoś śrubokręta, można sobie to wyjąć i tam włożyć, no ale aż zapomniałem o tym, włożyłem sobie śrubokręt. Widzę, że tu nie jest wcale tak tragicznie, jeżeli chodzi o czystość. O, jednak jest troszkę. O, jakiś dzik przejechał. Dobra. No nic, trzeba ten wyrąbać i włożyć nowy, tam się czyszczę sobie elegancko. I tyle w temacie. Lecimy z tym koksem. Porównanie, stary filterek
nowy filterek, jest różnica, jak widać. Wyciągnąłem tutaj jeszcze ten cycek, ale on jest w środku czysty. Wydawało mi się, że coś tu jest, ale jednak jest czyściutko. Wyczyściłem to, śrubka mi wpadła jednak, cholera, gdzieś tam silnik, tragedia. O, ten płyn chłodniczy też widzę, że jest troszeczkę z nim lipa. Nie wiem, czy nie będę musiał wodą jeszcze to przepłukać, ale to zobaczymy. Zlokalizowałem śrubkę, tam jest Franca, widzicie? Kurde. A miałem kupić w Biedro taki magnes na tym, na pałąku. A mówię, po co mi to? Teraz by się przydał, cholera. No nic, będę łowił. A to Franca jedna ta. Popatrz, jaka Franca. Dobra, czas przystąpić do demontażu, moi drodzy, trytytek i odkręcania tego szlaufika. O, tu widzę fajnie, ta opaseczka już jest poluzowana. Ubolewam nad tym, że niestety jeden wkręt mi gdzieś wypadł, cholera, a jest mi niezbędny. No nic, najpierw spróbujemy opuścić ten. Tą wodę i później będziemy działać. Wodę, płyn. Opaseczka zdjęta. O, tu jakieś wypadają kawałki smaru. O, już prysło. Dobra, idę po ten pojemniczek i lecimy. A hopa, hopa. Chodź do chłopa. Jednak zdjęcie tej osłony byłby dobry pomysł. Dobra, ile się dało, tyle się dało wylecieć. Tam ze zbiorniczka też spuściłem, ile się dało. No i zakładam ten wąż, skręcam trytytkę. Nie pokazuję wam tego wszystkiego, bo nie mam stojaka. Nie chcę się z tym bawić. Tu włożymy, tam zakręcimy, wlejemy, znajdziemy wkręt, czyścimy furkę i robota skończona. Lecimy z tym koksem. Do tej operacji najlepiej by się zdał lejek. No niestety znowu mam jedną rękę. Jedną kameruję, gdzieś tu wrzucę kamerę i będziemy wlewali to. Teraz na pewno wszystko widać. I dobra, moi drodzy, wlewam ostatnią porcję płynu. 2 litry 800 ml wchodzi tu do układu. Także wleję troszeczkę jeszcze tutaj, troszeczkę do zbiorniczka. Skręcam temat i po robocie. Dobra, moi drodzy, wymiana zakończona. Zgubiłem śrubkę, to mnie wkurza, tylko niestety jednej śrubki będzie mi brakowało, ale tu widzę, że ciasno dochodzi, także nie będę nic kombinował, jakąś zastępczą wpierdzielić, ale mówię, dobra. Załatwię sobie taką śrubkę i następnym razem wkręcę już odpowiednią, nie będę nic jakichś tam zamienników szukał. Płyn chłodzący
troszeczkę za dużo go było, musiałem troszeczkę go ulać. Teraz tylko go wyczyszczę, złożę do kupy. Jeszcze tam słowem zakończenia coś powiem. No muszę powiedzieć, że troszeczkę się z tym pobawiłem przez te cholerne, wiecie co, wkręty. No, ale trochę kasy zaszczędziłem, troszeczkę sobie pomajstrowałem i o to chodzi. Mam nadzieję, że się wam podobało. No niestety te ujęcia robiłem takie, jakie robiłem. Nie miałem stojaczka żadnego. No ale myślę, że jakoś to wyjdzie w montażu. Także skręcam sprzęta, czyszczę, znaczy pierw czyszczę, później skręcę i czekamy na efekt końcowy. Moi drodzy, teraz jest ostatni etap z tego składania. Zobaczcie, nowe spinki. Leciutko sobie wkręcam. Idzie to elegancko, nic się tutaj mi nie wyślizguje. Robię to jedną ręką. Czemu kurwa kłamiesz? Czemu zawsze kłamiesz? O mój Boże, przestań kurwa kłamać. Jest gitarka. Kurde, niestety ten wkręt mi gdzieś wciągnie. To film będzie trwał pewnie z 12 minut czy tam 10, a ja tu siedzę, kurde, ze 3 godziny sobie tak łażę, bo ciągle coś tam. No i co? Nie chcesz się wkręcić? Pomału, ale się wkręca. No jak te wkręty popsuje, no to kaplica. Moi drodzy, ostatnia śrubelka. Wkręcamy tego wkręta. O! Jakoś się wkręcił. Trzymaj się! Wszystko jest elegancko. A, jeszcze tutaj imbusiki. I będzie złożone. A taki myk jeszcze znalazłem, narzędzia serwistowe. Nawet nie wiedziałem, że są. Widać, wyjmowałem je. Widać, że jeszcze nie używane. Wyjąłem ten drucik jednak. Muszę, bo tu brudno jest i chciałem trochę przeczyścić. Nawet nie wiedziałem, nieźle. No i moi drodzy, moty skończone. Troszeczkę wyczyszczone, jeszcze tam podjadę na stojaczek i koła, jeszcze wyczyszczę elegancko. Także podsumowując, robota skończona. Niestety zgubiłem tą śrubkę. Cholera, jestem lamusem. Zawsze coś muszę zgubić. Nic, na pewno gdzieś tu jest. Ta śrubka na pewno się znajdzie. No, umyję moto i zobaczcie, jakoś to poszło, wymiana filtra, całkiem ciekawe, dużo roboty, dużo rozbierania jest jednak w tym motocyklu. Te owiewki trzeba pozdejmować. Widzicie, te zapinki są bardzo problematyczne, całkiem drogie. Nie wiem, kto to wymyślił, ta zapinka, którą, tą drugą, co wpinałem, powiem wam, że musiałem ją na siłę wepchnąć, także myślę, że następnym razem też będę miał jazdy, ale już wtedy się przygotuję. Kupię coś na zapas i chyba kupię jakieś zwykłe spinki, takie po 2 zł, są na Allegro. Bez żadnych wydziwnień. Po prostu jednorazówki i tyle. Nie ma co robić przerostu formy nad treścią, bo no nie są chyba te zapinki dla takich fachowców jak ja. dla amatorów, no. Dobra, dzięki za uwagę. Dajcie znać, czy wam się podobało. Jestem trochę ospały, ale musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że nie zanudzałem. Także zostawcie komentarz, dajcie suba, wpadnijcie na Instagramik. Do usłyszenia, hej! Same, 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 same.